dystans wyniósł koszt całego pobytu. Zuzia pierwszy raz sobie ciągnęła przyczepę za sobą przez lasek. Siemanko, witam Was ostatniego dnia naszej wyprawy na Mazury. Właśnie w tym momencie jesteśmy przy recepcji. Zestaw już jest spięty. Proszę bardzo. No i ruszamy. Ruszamy w stronę domu, ruszamy w stronę Tuszyna, gdzie sobie mieszkamy. I zapraszam Was na film podsumowujący. Opowiem Wam trochę o swoich odczuciach odnośnie całego wyjazdu i zobaczymy sobie, jak ta droga minie. Może coś ciekawego jeszcze się wydarzy. Zapraszam na film. No i po raz kolejny potwierdza się fakt, że zasłużyliśmy sobie na urlop, ponieważ wracamy, a zobaczcie, co się dzieje. Słuchajcie, wygląda mikrostacja oznaczona jako niezrzeszona, czyli nie jest korporacyjną stacją i zobaczcie, mały domeczek z kawałkiem daszku. Ciekawe, po ile robka na takiej stacji, bo nigdzie tego nie widzę. 7,90. To tak, nie powiedziałbym, że to fantastycznie, ale... Nawet nieprzystępnie. Słuchajcie, zrobiłem sobie taką krótką przerwę w trakcie jazdy. Zuzia pierwszy raz sobie ciągnęła przyczepę za sobą przez lasek, żeby podronować, co mieliście przyjemność przed chwilą widzieć. I zatrzymaliśmy się przypadkiem w sumie w miejscu, gdzie sobie koniki urzędują. Zobaczcie, jakie to jest piękne stworzenie. Przypadkiem pierwszy postój, jaki zaplanowaliśmy sobie na drugie śniadanie, wypadł dokładnie w tym samym miejscu, na tym samym parkingu, gdzie jedliśmy drugie śniadanie w drodze na Mazury. Tylko że teraz ta altanka jest zajęta, cała rodzinka sobie tam siedzi z bobasami, jakieś trzy wózki normalnie tutaj przyjechali sobie chyba pospacerować po lesie, ale nieważne. Tym razem drugie śniadanie na zdrowo. Nektarynki jakieś już się pokazały, jakieś winogronko sobie tutaj orąbiemy i jedziemy dalej. A więc podsumowując, kilometrów na tej wyprawie na ten moment zrobiliśmy 580, czyli z domu na Mazury w koło Komina na Mazurach i w drodze powrotnej, w tym momencie jesteśmy kawałek za Ostrołęką, no 580 km, 220 zostało nam do domu, czyli w sumie 800 km. W naszym przypadku wychodzi to jeden zbiornik paliwa, czyli około 500 zł, tak jak widzieliście na ostatnim tankowaniu. Jeden zbiornik na całą wyprawę wystarczył. Jeżeli chodzi o nocleg na kempingu Vagabunda, to nas wyniósł koszt całego pobytu 670 zł za 7 nocy i 8 dni. Biorąc na widelec
koszty takiego codziennego życia, a mówię biorąc na widelec, ponieważ to głównie były obiady w restauracjach, plus jakieś atrakcje, które widzieliście na wszystkich filmach z tej wyprawy. No może nie wszystkie widzieliście, ale nieistotne. To wyszło nam około 200 zł dziennie na takie wydatki. Jakiś goferek, jakieś jedzonko, jakieś bilety na spływy kajakowe i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj podsumowując, jest to około 1600 zł. No my wjechaliśmy właśnie na drogę S8, która prowadzi bezpośrednio praktycznie do miejscowości, w której mieszkamy, więc już nic wielkiego na tym filmie się nie wydarzy. A podsumowując, koszty całej tej wyprawy mazurskiej to jest łącznie 2800 zł. Całe noclegowanie na kempingu, paliwko na dojazd i jedzenie plus atrakcje. 2800 to na tydzień, 8 dni w sumie urlopu dla dwóch osób z pieskiem wydaje się być całkiem przyzwoitą kwotą. Także 2022 rok, takie ceny właśnie tutaj się plasują. Ciekawe jak to będzie wyglądało za lat 5, a to sobie zweryfikuje czas. Także wyjazd był bardzo, bardzo fajny. Bardzo sobie tutaj ten czas miło spędzaliśmy, dostosowywaliśmy go trochę do pogody, bo były takie dni lepsze i gorsze, ale tak jak wspominałem już kilkukrotnie, zasłużyliśmy sobie na ten urlop ciężką pracą i ten urlop tutaj faktycznie był fajnie wypoczynkowy, bardzo atrakcyjny bym powiedział. Wychillowaliśmy sobie bombę i w ogóle wracamy naprawdę zregenerowani, możemy działać dalej. A jeżeli chodzi o działanie, to w tym miejscu zapraszam Was na zdrowyzont.pl, ponieważ otworzyliśmy sklep internetowy i kupując w nim, nie dość, że wspieracie planetę w tym, żeby żyło jej się lepiej tutaj z nami ludźmi, największymi śmieciarzami tego świata, to jeszcze wspieracie nas w tym, żebyśmy mogli tego świata kawałek Wam pokazać. Także dzięki wielkie, łapka w górę dla tych, którym się podobało. Teraz czas na serię z takich jakichś tutaj około przyczepowych tematów i innych wyjazdów już krótszych, bo następny długi wyjazd szykujemy sobie na jesieni, więc do zobaczenia i trzymajcie się, pozdro 600. Stolica.